Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku zjem swojego pierwszego w życiu Beyond Burgera. Jest to amerykańska firma z Los Angeles, w którą zainwestował m.in. Bill Gates. Te burgery są od niedawna dostępne w Polsce, udało mi się wreszcie kupić w makro 10 mrożonych takich burgerów. Są też dostępne w innych sieciach, pakowane podobno po dwa. Jest to burger, który podobno smakuje tak jak mięso, ma taką samą strukturę. Mało kto potrafi go odróżnić podobno. Zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Zaraz przygotuję swojego pierwszego burgera. Jeżeli chodzi o skład, jeden burger ma około 20 g białka. Główny składnik jest to białko z grochu, olej rzepakowy, olej kokosowy, naturalne aromaty takie jak celuloza, metyloceluloza, guma arabska, skrobia ziemniaczana, maltodekstryna, ekstrakt z drożdży, sól, olej słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze, kwas askorbinowy, kwas octowy, barwnik, sól sodowa, ekstrakt z jabłek i sok cytrynowy. Pamiętajcie, że nie należy tego traktować jako zamiennik mięsa, tylko jako zamiennik gotowego dania. Dania gotowe zawsze mają troszeczkę gorszy skład. Zresztą pamiętam, kiedyś we Włoszech sobie na wakacjach kupiłem takie gotowe burgery w markecie. Jak je wrzuciłem na grilla, zaczęło pryskać w każdą stronę, także były pełne chemii. Zresztą zobaczcie sami. Teraz przygotujemy tego burgera i zobaczycie, jak smakuje. Burgera przygotuję na oliwie, która nam się tutaj grzeje. Najpierw burgera rozmroziłem, bo ze sklepu są zamrożone. Pachnie dziwnie, ale wygląda tak jak mięso i jak typowy burger. Instrukcja jest, żeby go smażyć z każdej strony 3 minutki. I właśnie tak go przygotujemy. 3 minutki pieczenia z jednej strony za nami. Zobaczymy, jak nasz burger. Hop. Ładnie wysmażony, 3 minutki z drugiej strony i będzie gotowy za chwilę. Nasz burger już jest gotowy. Zaraz przygotuję burgera. Wygląda jak burger. Pachnie już troszeczkę lepiej, na początku ten zapach mi troszeczkę nie smakował. Z dodatków sobie dam sałaty troszeczkę. Burgera, trochę mojego ulubionego ostrego sosu. Pomidorka i cebulka. Pora na test smaku. W mojej ocenie nie smakuje do końca tak jak mięso. Przede wszystkim przeszkadza mi zapach, który nie do końca jest w mojej ocenie zidentyfikowany. Ale coś mi w tym zapachu nie pasuje i z tego powodu Beyond Burger średnio mi smakuje. Ale struktura jest dość podobna do mięsa, chociaż nie ukrywam, że wolę klasycznego burgera. Jeżeli jedliście Beyond Burgera, jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Piszcie śmiało w komentarzach, jak wam smakuje. A jeżeli filmik wam się podobał, pamiętajcie, łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!